Cześć widzowie. Właśnie jesteśmy u chłopaków. Kurde, słabo widać, bo jest słońce. Straszne. Wiem, naprawdę wiem. Dziękuję. Podziel się z tą. Podzielę się z wszystkimi. Co? No, dawaj mnie w tą kamerę, ja nie będę się miał. Mówię prawdę jak jest i tyle. No mieliście być o 10 i nie byliście. No bo mieliśmy zobaczyć to, jak to wygląda wszystko. Nie zawsze mam czas. No ja wiem, rozumiem. Chodźmy tam się przejść. Czekaj, bo oni się wkurwiają. Ja nie wiem, powiem ci szczerze. I też ktoś tłumaczył, że po prostu trzeba się od was trzymać z daleka. Ale powiem ci, polubiłem was. Wcale na tym źle nie wychodzę, taka prawda. I... dobrze jest, ja nie narzekam. No, a oni się wszyscy boją, nie wiem, srają. Znaczy, Dana się ze mnie śmieje, bo... no bo ja stary szamak grypujący, nie? Mówi, że sprzedaje ryja do kamery, a nie powinienem, no bo grypujący... No, 7 dych miało być. Nie, dla niego miała być 100, a dla mnie tam 5 dych, ale mówi, że zgubiłeś gdzieś 50, to... ale dobra. Szczerze, ja to pierdolę. Tylko właśnie, wczoraj jakby mu nie przyniósł tych 35 zł, bo wyście mi dali 50 coś. Chodźmy się przejść. Dałem mu 50 zł, znaczy nie całe, 35. Musiałem mu więcej dać, bo po prostu chciał mnie pobić znowu. Zobacz, jak moje oko wygląda, kurwa. Chciał mnie pobić, kurwa. Napierdala, no. A czy dajesz? Przytuliłem go, pozwoliłem mu do mnie wejść. Bo on w ogóle gdzie idzie, spał się tam gdzieś. A pozwoliłem mu tu spać. A gdzie my w ogóle idziemy i po co? Przejść się. No dobrze, no nie ma problemu. Co, będziesz siedział cały dzień w miejscu? W sumie tam już nie mam co pić, bo mi się skończyło. Na razie zostajesz tylko ty, bo jego nie będę nagrywał, bo nie lubię cwaniaków. On jest, kurwa, on jest za twardy. Zależy dla kogo? No właśnie, no tak, taka prawda. Ale twardy jest. Ja mówiłem, że jak się nagracie we trzech, to dam wam 100, a jak się nagracie we dwóch, to dam wam 7 dych. A nie, że 100 tylko dla niego. No widzisz, że on pierdoli. A nie chce pierdolić, co mnie podchodzi tam. A byście jeszcze podobno wczoraj 50 zgubili? No, gdzieś tutaj. A nie znalazłeś? Nie. Nie. Że jakbym miał człowieku, to by mnie tu nie było. To już bym spał najebany. No taka prawda. Co ci mam kłamać? Co, dostałeś wczoraj 60 zł i mu dałeś? Wszystko mu dałem. Bo powiedział, że jak nie przyniosę, to zostanę po ryju, bo... byście obiecali. Chuj, rzuciłem to wszystko. Mówię, masz, kurwa, pizdu. O, broda idzie. Po co z nim mieszkasz? Bo nie miał gdzie iść. Ty wpuściłeś go na swój rejon jeszcze cielej? Tak. Siema. Stary hokeista. Kurwa, to gdzie my idziemy, bo mi to kolano strzela. Tu gdzieś na jakąś ławkę, gdzieś tu jest jakaś ławka. Nie wiem, czy są ławki. Jak są bloki, to jest ławka. Tutaj są tutaj ta. Co, uzbierałeś coś dzisiaj? Nie. Nic? Kapy miałem. No nie, naprawdę miałem lipę jak chuj. No. Byłem tak popatrzeć, ale nic nie trafiłem. Tam miałem jakieś 5 czy 6 zł. Śmiechu warte, wiesz? Kurwa, tu nie ma żadnego. Aha. Dobra. Już wiesz? Musimy się siąść na schodach z tyłu za wieżowcem. Tam są schody takie. Tam często siedzę i piję piwo albo... znaczy piwo, ja piwo rzadko piję, ale... no tam piję coś zazwyczaj.
kurwa kolano mi szczę. Chuj, bejda. Boleć nie boli, tylko że przeskakuje tak. Tak, dosyć. Chodzisz na rejony jak ty kawałek i narzekasz. Daję sobie radę. Co, ty chodzisz na rejony i przynosisz im? Znaczy, przynoszę im. Słuchaj, po prostu jest tak. Jak mam wysyp ze sklepu, no. Tak samo, co zarobię, też dzielę i dla wszystkich, no, no co. Czego mam żałować? Co mam, to się dzielę i proste. Tak mówić. No, no i taka prawda, no i co ci mam powiedzieć? Ale na twoim miejscu, skoro się tak zachowuje, to bym go wyrzucił stamtąd, skoro ty go przyjeżdżasz. Każdy mi to mówi. Skoro ty go przyjeżdżasz, nie mam ciebie. Wszyscy chłopaki, sołtys, płaski, borsuk, wszyscy są wkurzeni za to, że mnie uderzył, że mam to oko czerwone, bo mnie uderzył. Tu u nas chodzę. Co, nie bałeś się mu oddać? Sorry. Co ja mogę? No powiedz sam, co ja mogę? Zobacz, jak ja wyglądam. Ja jestem kurczak, porcja rosołowa, kurwa. Porcja rosołowa. Tu se zawsze siadamy, kurwa. Tu? Mhm. To są sady? No to dobra, no nie, schody są z boku, ale tu też się da się. Pierdolić to i chuj. Ty masz coś do palenia? Kurwa, nie wziąłem se, bo bym zrobił ze skręta, ale nie zrobiłem nic. No to chuj, dupa zbita. To nie masz? Tą grochówkę sobie zjedz, jak przyjdziesz, chyba że ci... No! Ty, patrz, a zostawiłem ją. No, przypuszczam, że ją już chuj szczeli. Kurwa, ale dziękuję ci bardzo, z szczerego serca, dziękuję ci za to. Kurwa, zjadłem naprawdę, ty, a dzisiaj cały dzień nie zjadłem, no. I głodny chodzę, taka prawda. No. Dziękuję. Właśnie on się, kurwa, coś za bardzo... Powiem ci szczerze, tak ogólnie, ja się go sam osobiście boję. No bo dostałem już od niego, najpierw mi jedno oko podbił, teraz mi drugie rozjebał. Stawia się, a przytuliłem go, bo nie miał gdzie iść. No to chodź do mnie, bo mam wolne miejsce, mam mu jedno łóżko wolne. No, za chwilę zabiną tą Ewelinkę swoją, bo wyszła z więzienia. No i się tak wprowadzili i się rozpanoszyli w człowieku. A ja sobie teraz nie umiem z tym dać rady. Taka prawda. Nie umiem się z tym dać rady. Czekaj. Przyjdzie Kacper. Z Kacperem pokażę. Kacper zrobi porządek. Nie wiem, czy znacie Kacpra. Kacper pozamiata. On mi sam powiedział, ty się nie powinieneś pytać właściciela o pozwolenie, czy tu możesz być, tylko nas. Bo to są wszystko tu chłopaki z Zamkowego. Wychowani tu. Musisz go wyrzucić i tyle, zostaniesz sam. Tak, tylko powiedz mi, jak to zrobić. Prezes, ja wylecę. Sam prezes mi powiedział, znaczy taki kolega ma krzywę prezes. Powiedział, mówi, Sebastian, uważaj, bo oni cię chcą wygryźć. Chcą cię wygryźć, że mnie wygryzą. I powiem ci, wiesz co, wcale się nie zdziwię, jakby się nie pomylili. No bo, słuchaj, skoro ja dostaję raz jedno oko podbite, teraz widzisz drugie, jak to wygląda. Dostaję po łbie. Tak. Aha. Dziękuję. Ten, jak dostaję po łbie. No trochę nie halo, prawda? No. Chcesz być kolegą, wyciągasz do kogoś rękę. A ktoś ci normalnie tak odpłaca. No to trochę nie halo, prawda? Tak, śmiali się dzisiaj ze mnie. Że nabijali co? Się ze mnie. Że co? Gdzie masz tych... No, dobra, sorry.
Gdzie masz tych swoich kolegów? Mieli być o 10:00. Ty, nagle wszyscy spali, a nagle o 10:00 się obudzili. Gdzie masz tych swoich kolegów? Mieli być o 10:00. Ty, i się nabijali ze mnie. No taka prawda, no co ci powiem, no. Tyle. A. Drą ze mnie łacha jak chuj. A Damian jest najbardziej wkurwiony, bo on jest stary szamak. No ja też grypsuję. I mówi, że sprzedałem mordę do kamery. A w sumie szamakowi nie wolno, no taka prawda. Sam sprzedał wczoraj. No ale nie, że podobno szamakowi nie wolno. No nie, to nie, że podobno, tylko ja wiem o tym, że nie wolno. No. A mówię, a mnie to pierdoli, kurwa, mówię, co ja mam do stracenia? Wyjebany mam w to. Mówię, mam z tego jakiś grosz i wyjebane w to mam. I chuj. I proste. Niby się ze mnie śmieje, ale pieniądze ode mnie chce, nie? To jest ciekawe, prawda? Tylko, że sam wczoraj wyszedł do kamery, czyli... No. A, człowieku. Szkoda gadać, wiesz? Wszyscy są, kurwa, najmądrzejsi. Żeby tylko ręce wyciągać, kurwa, i daj im, pomóż. A jak trzeba, to w łeb cię leją, kurwa. Znaczy, ty przypuszczam, by sobie nie pozwolił, bo ty jesteś trochę taki, nie obraź się, przybyczawy. No, a ty wysoki, no, wy byście sobie z nim dali radę. No, ale zobaczcie, no ja nie dam rady. Nie daję, no. Tak? Odejdź, zobacz, małko podbite. Dobra, ty powiedziałeś to do kamery? No bo zapauzowałem. Bardzo dobrze. Żeby nie było, że sprzedałem. Ale bijemy. Taka prawda, bijemy. A ja się w ogóle nie wcinam, bo ja się boję, że ja też oberwę. No. Ale bijemy. No, taka prawda. Nie powiem. Może by to tam gdzieś nie wyszło. I co, majster, gdzie idziesz? Proszę? Idziesz jeszcze dzisiaj? Nie no. A jesień się robi, co? No. Jesień to jeszcze się da przeżyć. Najgorsza ta jebana zima. To co, rzucicie parę groszy i spierdalam do siebie, co? Zaraz, jeszcze chwila. No, jak coś potrzeba, to mówię. Nic nie potrzeba, tak. Ty człowiek, ja też człowiek. Proste. Mówię ci, ten piec czy przywozę, chcesz na zimę? Nie, nie. Nie przewoź mi żadnego pieca, bo... nie wiadomo, czy to już nie pójdzie do wyburzenia, bo był ostatnio ochroniarze byli i mi powiedzieli, że te idą dwa... te pasa, te budynki niskie. Tylko lipę muszą ściąć, bo się energetyka sra. I... to idzie do zburzenia. To pójdzie do wyburzenia. Gdzie pójdziesz? Właśnie się ich pytałem. Pytałem się właściciela. Mówię, panie, to jakżeś pan... Panie Piotrku, jak pan to wyburzycie, to co ja mam? Powiedzcie wcześniej, gdzie ja mam iść. A on do mnie mówi, Sebastian, mało masz miejsca na hotelu. Tam sobie idzie ogarnąć, bo tam jest dużo pomieszczeń. Idzie sobie ogarnąć jakieś pomieszczenie, wiesz. Drzwi se zrobić, łóżko wstawić. No idzie jakoś przeżyć, prawda? No, mówi, mało masz. Żebym się przeniósł na hotel w razie czego. Nie, z Piotrkiem i z ochroną to mam taki układ. Kierujemy się kawałek tam. Chodźmy pomału tam. A, bo ja mam po rower jechać. A mówisz takie buty, co? Taki fajterek. Powiedziałem ci prawdę, jak jest i tyle. Co ci mam powiedzieć? Tylko żeby to zostało między nami, bo ten jak się dowie, to zacznie do mnie skakać, zacznie mi mordę dżedzać, albo mi przypierdoli znowu. Się naćpasz, kurwa. Bo słuchaj, bo ja na przykład na białym nie. Ja białego... Nie. Ja unikam tego. Nigdy nie brałem i nie będę brał. A oni non stop na białym. Plus alkohol, a później im się robi. W główce.
Wiesz, o co chodzi? No.